Jest tylko jedna grupa społeczna, która denerwuje mnie bardziej od tej twierdzącej, że brzemiennie etyczne kwestie, tak, chociażby prawa kobiet, mniejszości seksualnych czy rasowych, należy rozstrzygać wyłącznie z takiej zimnej, racjonalistycznej, operującej logiką perspektywy. A mianowicie grupa, która uważa, że kwestie szkolne i studenckie, i uniwersyteckie, i akademickie, i naukowe należy rozpatrywać z zimnej, odczłowieczonej perspektywy posługującej się logiką i preferującej rozwiązania systemowe nad nachyleniem się nad indywidualną kwestią ludzką. O, these are the same picture. To są przecież te same osoby. Te zbiory są wspólne. Tylko nie dostrzegamy tego wtedy, gdy dotyczy to nas wszystkich, bo wszyscy kiedyś byliśmy uczniami albo studentami i nie generalnie nie podobało nam się to, jeżeli rozpatrywano nasze kwestie z takiej odczłowieczonej, systemowej perspektywy. I to dzisiaj będzie asumptem do zastanowienia się nad tym, co powoduje w szkolnictwie tego rodzaju regulacje, a mianowicie porozmawiamy sobie dzisiaj o statutach, ale to będzie ad vocem do dyskusji, którą mieliśmy już wcześniej w ramach serii Dla Każdego Coś Przykrego, a mianowicie o ocenach. Bo oceny bowiem, jak czytałem wiele razy z waszych komentarzy, tych nielicznych, które usiłowały się sprzeciwić, no nie wiem, temu, żeby człowieka podchodzić po ludzku i na przykład nie zamieniać go na numerki i procenty, no to znaleźli się tacy, którzy stwierdzili, że nie, że trzeba. Bo to jest obiektywne. Bo to jest logiczne. Bo to jest, wiecie, umożliwia nam masowe kształcenie, bo to co to kiedyś, że chodził sobie nauczyciel od we wsi do we wsi i tam we wsi sobie jedną osobę znajdował i mógł sobie poświęcić jej czas. Nie, no teraz w XXI wieku nie mamy w ogóle żadnej technologii, która umożliwiałaby optymalizację tego procesu i ułatwienie wystawiania ocen, a zwłaszcza w tym aspekcie masowym. I pomyślałem, że któż może lepiej nam pomóc w tej sytuacji niżli matematyk, konkretnie matematyczka, która wypowiedziała się ostatnio na łamach rubryki Junior w gazecie.pl o ocenach, o tym, że one uzależniają i pamiętajmy, uzależniają nie tylko nauczycieli, ale także uczniów oraz rodziców, że to jest sztucznie wygenerowana skala. No i poza oczywiście pełnym spektrum problemów edukacyjnych, o których sobie często mówimy, czytamy tutaj coś następującego, prawda? W naszym systemie edukacyjnym sprawdzian przypomina łapankę błędów. Znamy to, prawda? Nie jest to przyjazny proces ustalania, ile wiedzy udało się zdobyć. Szerzymy kulturę porażki, też nawiasem mówiąc coś, o czym wiele razy mówiłem, że kultura przegrywu, kultura porażki, kultura błędu to jest dokładnie to, czego się uczymy w szkole i później prześladuje nas to do wieku dorosłego i nawet nie jesteśmy w stanie się tego wyzbyć w pracy. No i zapominamy przez to, że uczniowie chodzą do szkół po to, żeby się nauczyć, a nie po to, żeby zostać sprawdzeni z tego, czy się nauczyli. To jest kluczowa sprawa. Podczas sprawdzianu dzieciaki denerwują się, blokują, stres sprawia, że pomimo, że jest potencjał w nich, to z każdym kolejnym sprawdzianem kiepską oceną ten potencjał maleje. Redaktorka wtrąca, że od lat jesteśmy przyzwyczajeni, że szkoła to testy, sprawdziany i oceny. Tłumaczymy dzieciom, że życie to nie bajka, a szkoła nie jest od zabawy. Jasne, jestem przeciwna tworzeniu sztucznych baniek. Dzieci z czasem przekonują się, że życie to górki i dołki, ale mając wiedzę z zakresu neurodydaktyki i psychologii rozwojowej człowieka, nie możemy nie uwzględniać, że strofowanie na początkowych etapach zabiera dziecku motywację, poczucie, że się nadaje, odziera z własne możliwości, które jest motorem napędowym ludzkich działań. Chcemy wypadać coraz lepiej, prawda, żeby ciężko pracujemy na oceny, z roku na rok tracimy wszelako motywację, jeżeli te oceny się pojawiają słabsze. Tutaj macie przy okazji fragment jedynej używanej tablicy multimedialnej w szkolnictwie na przestrzeni ostatnich 50 lat. I oczywiście jeszcze dochodzą do tego punkciki, naturalnie, bo pamiętajmy, że wszystko staje się od razu bardziej obiektywne i rzeczowe, jeżeli zamienimy to na punkciki, przedstawimy na wykresie. Wtedy wszystko się zmienia i automatycznie o wiele lepiej podchodzimy do indywidualnego człowieka i do jego spektrum indywidualnych problemów, jak zamienimy go na cyfrę w zestawieniu. A tymczasem
Krytyka tego nastawienia bierze się z tego, że jest to jedyna informacja zwrotna, tak? Zero punktów. Nie wiemy, dlaczego dostaliśmy zero punktów, dlaczego coś jest źle, ale widzimy, że coś jest przekreślone, że jest złe i nie ma niekiedy czasu na to, żeby wyjaśnić, co jest nie tak. I możecie spytać, ale Krzysztof, jak to ma cokolwiek związek z tym, o czym chcesz? Dlaczego mówisz nam znowu o cenach? Mówiłeś nam już o ocenach! Przestań mówić wreszcie o ocenach! Dlatego, moi drodzy, że głównym argumentem na rzecz tego, że nie można pono, nie można, wpisywać ocen opisowych jest tak, że tak jest na prawie! Prawo! Minister nam kazał i w konstytucji jest zapisane i w prawie oświatowym, że jeno uczeń, który otrzyma ocenę stopniem wyrażoną, może tytułować się prawdziwym uczniem i absolwentem szkoły. I tylko wyciągnięcie średniej arytmetycznej sprawia, że jest to proces obiektywny i mierzalny. Po czym wjeżdża na białym rumaku anglosaski system kształcenia, w którym A, B, C, D, E i F tak łatwo sprawiają, że możemy wyciągnąć średnią arytmetyczną. Uch, jakie to jest prościutkie. No wiecie, A plus F nad B daje C prim. No to jest jasna sprawa. Dlaczego tak się stało, że nawet w tych systemach, które wprowadziły ostatecznie oceny, jak sobie o tym dyskutowaliśmy, jednak jest taka skala, a nie arytmetyczna. Czy może tak być? Czy może tak być, że to zostało wprowadzone po to, żeby utrudnić prymitywne ocenianie ludzi, wyliczanie średnich arytmetycznych i robienie innych rzeczy, które są, jak to się dzisiaj dowiemy, niezgodne z prawem? Bo widzicie, moi kochani, cały numer polega na tym, że jak zainteresujemy się tym tematem, to okaże się, na przykład jak sobie podczytamy coś, co się nazywa Statut Nieumarły na łamach strony Stowarzyszenia Umarłych Statutów, że otóż statuty szkolne mają charakter dokumentu administracyjnego. W związku z powyższym to rzeczone statuty decydują o tym, jakie są wystawiane oceny. Nie ministerstwo, nie prawo oświatowe. Prawo oświatowe determinuje tylko to, że ma być ocena końcowa, natomiast wcześniej ma być system oceniania wdrożony, który daje możliwość robienia tego, o czym wspominała, cytowana przeze mnie w wywiadzie doktorka matematyki, a mianowicie feedback, informacja zwrotna, której nam numerek, jak sam matematyk przyznaje, nie zapewnia. Nawet jeżeli zrobimy tabelkę i tu jednej stronie będziemy mieli numerki, a po drugiej wyjaśnienie, to w dalszym ciągu nie będzie to zindywidualizowana informacja o tym, czy ktoś robi postępy w przyswajaniu wiedzy, czy nie robi postępów w przyswajaniu wiedzy. I żeby było jeszcze śmieszniej, ta działalność badawcza Stowarzyszenia Umarłych Statutów, o której wam opowiadam, jak również działalność innych organizacji, jak na przykład Dopamina Lab, pokazuje, że szkolne statuty są niezgodne z prawem oświatowym. Tutaj macie wywiad w sieci obywatelskiej Watchdog Martyny Bójko z Anną Deboń, która jest przedstawicielką Dopaminy Lab, to jest jedno ze stowarzyszeń, które się zajmuje monitoringiem statutów szkolnych, no i się okazuje, że zapisy wielu statutów, które zostały przeanalizowane przez Dopaminę Lab, są niezgodne z prawem oświatowym i to w wielu aspektach. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym wam tego radośnie nie pokazał. Mianowicie jak sobie otworzymy raport tegoroczny przygotowany przez Annę Deboń i Robertę Strzałę z Dopaminy Lab, przeczytamy sobie bardzo interesujące rzeczy. Po pierwsze, tutaj jest deklaracja, z którą prawdopodobnie większość osób by się być może nie zgodziła, zwłaszcza w kontekście przytaczających się co już debat medialnych dotyczących praw kobiet i mniejszości. No więc przypomnę na wszelki wypadek, że powszechna deklaracja praw człowieka ONZ mówi, że wszyscy ludzie rodzą się równi i równi w swojej godności. Wiem, to może być bardzo kontrowersyjne i jestem głęboko wszelako przekonany, że są jakieś badania statystyczne, bardzo poważne i poważnej metodologii, które potwierdzają tę odważną tezę. W każdym razie w rzeczonym raporcie, już pomijając moje partykularne złośliwości,
którym zresztą możecie metodologią się zapoznać i która ta metodologia jest opisana bardzo wnikliwie, także w odniesieniu do tych aktów prawnych, do których się będzie odwoływała, to znaczy oczywiście do praw człowieka, do Konstytucji Rzeczpospolitej i do większości aktów prawnych. Możecie sobie tutaj to wszystko podczytać, jak również wyjaśnię, dlaczego statut szkolny jest rodzajem szkolnej konstytucji. Ale crème de la crème jest w środku tego raportu, który się właśnie przygląda różnym statutom szkolnym i temu, jak one wyglądają. I teraz tak, wyróżniono następujące dane, które były interesujące dla Dopaminy Lab. Po pierwsze, wzięto pod uwagę wszystkie aspekty i regulacje, które będą w znaczący sposób wpływać na codzienność osób uczących się. Skupiono się więc na analizie regulacji związanych z prawem do sprawiedliwej oceny, jasnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. Prawem do informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych oraz metod nauczania i pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów. B. Prawo do godności, wolność wypowiadania poglądów i opinii, wolność myśli, sumienia i wyznania. Także braku wyznania. Wolność od poniżającego traktowania i karania. I wolność w zakresie także ochrony prywatności ucznia. Następnie zasada legalizmu, zasada techniki prawodawczej i przechodzimy do radosnych rzeczy, które są niezgodne z tymi wszystkimi wytycznymi, które wyróżniono na podstawie, przypomnijmy, aktów prawnych. Po pierwsze, okazało się, że szkolne statuty nieprawidłowo określają kryteria oceny dydaktycznych osiągnięć ucznia i uczennic. Mianowicie, przede wszystkim chodzi tutaj o to, że nie ma tego nieszczęsnego feedbacku, to raz, prawda? Są pewne wymagania z zakresu podstawy programowej, ale okazuje się na przykład, że mówi się, że ocenę celującą ma otrzymać tylko osoba, która robi coś ponad. Gdy tymczasem, zgodnie z polskim prawem, to jest ocena najwyższa za najlepsze opanowanie podstawy programowej. Która oczywiście podstawą jest nie bez powodu, jak się okazuje. I dopiero mistrzowskie opanowanie sprawia, że zasługujemy na tę najwyższą ocenę, tak? No to w większości przypadków tak nie jest, tak? Trzeba coś narysować dla nauczyciela, zrobić coś dodatkowego, kółko zainteresowań, inne tego typu rzeczy, tak? Żeby był ten wzorowy uczeń, ta celująca ocena. Nawiasem mówiąc, między wojną było jeszcze zabawniej, ponieważ były oceny, które się nazywały na przykład chwalebny! Więc to dopiero coś, cóż należało zrobić na ocenę chwalebną? Zapewne należałoby jeszcze skomponować sonet ku czci magistra nauki i szkolnictwa wyższego, wyrecytować go równocześnie, robiąc przysiady na WF-ie. Myślę, że to byłaby ocena chwalebna. Oczywiście ważne jest to także, żeby wtedy mieć biało-czerwony strój i równocześnie śpiewać hymny Rzeczypospolitej. Myślę, że te wszystkie kryteria byłyby ważne. Pomocne byłoby również przeżegnanie się w trakcie, przynajmniej 14 razy, ale najlepiej 21 037 razy. W ten sposób ocena byłaby prawdziwie chwalebna. Wracając do statutów. Czytamy również, że ustalanie oceny śródrocznej, końcoworocznej na podstawie średniej lub średniej ważonej jest niezgodne z prawem. Haha, i to sobie przeczytamy w całości. Stosowanie średniej arytmetycznej, średniej ważonej i każdej innej średniej przy ustalaniu oceny śródrocznej lub rocznej jest praktyką nieprawidłową i niezgodną z przepisami prawa oświatowego. Haha! Wszystkie oceny bieżące są względem siebie bowiem równoważne. Przypisywanie ocenom różnych wag znaczenia w ten sposób, że niektóre o innej wadze mają wpływ na średnią, to niedopuszczalna praktyka manipulowania skalą. Ale wiecie, oceny są średnie, są obiektywna, racjonalna i logiczna. Tak. Uczenie się to proces, a ocenianie jest rozpoznawaniem procesów w uczeniu się. A zatem powinno ono brać pod uwagę specyfikę uczenia się i je wspierać. I tutaj macie gdzie potwierdzenie tego w zakresie danego rozporządzenia, w którym czytamy zresztą radośnie, że właśnie ocena śródroczna i roczna opisowa klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych uznania postęp i poziom opanowania przez osobę uczącą się wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednich wymagań i efektów kształcenia danego etapu edukacyjnego. Aha, no już widzę, jaki to postęp widać, jeżeli mamy na przykład, no nie wiem, 3 plus, 2 minus i 4 plus. Ja wszystko wiem dzięki tego rodzaju ocenom, absolutnie. Ale moja informacja staje się dopiero kompletna wtedy, kiedy wyciągniemy średnią. Wtedy wiem,
rzeczywiście co zrobiłem, tak? Znakomicie jestem w stanie rozpoznać swoje postępy i świetnie jestem w stanie zdecydować, co będę robić dalej. Znakomity pomysł, świetny. Który nie ma oparcia zarówno w praktyce dydaktycznej, pedagogicznej, jak i widać w polskim systemie prawnym. Co jest, mnie szczerze powiedziawszy zaskoczyło, ponieważ średnie są stosowane także na uniwersytetach. Zgodnie z artykułem 44b ustawy 3 o systemie oświaty, cytat, ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w stosunku do wymagań określonych podstawy programowej i wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego w szkole programu nauczania. Podsumowując, średnia i średnia ważna wyciągnięta ze stopni zdobytych przez osoby uczącą się w ciągu roku nie może być wyznacznikiem dla zdobycia oceny końcoworocznej. I tu macie przykłady ze statutów, które są wszystkie niezgodne z prawem. Oj, ja jestem bardzo ciekaw, co teraz wszyscy zwolennicy racjonalnego, obiektywnego, metrycznego oceniania powiedzą, że no, to polskie prawo teraz złe jest, tak? Ja przestaję być konserwatystą, jednak polskie prawo jest do zmiany i należy się z tego wycofać, bo te fakty i prawdy są niezgodne z moimi faktami i prawdami, więc tym gorzej dla tych faktów i prawd i tym gorzej dla tej obiektywnej prawdy. Ja wiem, taka jest metoda postępowania, ale przynajmniej nikt na tym etapie nie może mydlić oczu komukolwiek, kto ocenia opisowo, kto zadaje sobie trud dania feedbacku i sprawozdawania faktycznie człowiekowi z jego osiągnięć i powiedzieć mu, że to jest niezgodne z prawem, nie można tego robić, że trzeba inaczej. Nie. Właśnie to jest zgodne z prawem. Wyciąganie średniej arytmetycznej z ocenek wpisywanych do rubryczek i robienia terroru rubryczek, jak to kiedyś ładnie powiedział Jacques Derrida, to jest niezgodne z polskim prawem oświatowym i jego zapisami i zaleceniami. Wesoło się robi, prawda? Jedziemy dalej. Czytamy następnie, że praktyki naruszające prawo w zakresie szczególnych warunków i sposobów oceniania również są niezgodne z polskim prawem. Dlaczego? Dlatego, że wedle intencji ustawodawcy ocenianie szkolne ma co do zasady pełnić rolę służebną wobec procesu uczenia się, informować, motywować i wspierać ten proces. A zatem i tutaj jest ta kluczowa kwestia. Jeżeli ktoś chociażby nie wie danej informacji albo nie przygotował się, nie ma zadania domowego, względnie nie przyjął, nie wiem, do wiadomości, że ma przynieść zeszyt, czy podręcznik, czy zeszyt ćwiczeń, czy whatever, i dostaje za to ocenę niedostateczną. To jest niezgodne z polskim prawem, wyobraźcie sobie, fascynujące, prawda? Bo ja sobie przypominam, że to była praktyka notoryczna, jeżeli ktoś czegoś nie przyniósł i nie zrobił, to wtedy dostawał jeden, prawda? A tymczasem wedle intencji ustawodawcy ocena ma informować nie o tym, czego nie zrobiliśmy, tylko o tym, co zrobiliśmy. I co jeszcze mamy zrobić, tak? Więc teoretycznie można by powiedzieć, masz przynieść zeszyt na następny raz, tak? To byłaby sensowna forma oceny, a nie to, że nie przyniosłeś, więc jeden. Ja miałem taką cudowną matematyczkę w gimnazjum, niestety do dzisiaj pracuję, która miała taki zwyczaj, że jeżeli ktoś się nie przygotował właśnie, no to dostawał jeden. Jeżeli zgłosił się, że nie rozumie zadania z matematyki, to wtedy podchodził do tablicy, był zmuszany do rozwiązywania go, mimo że nie rozumiał, i dostawał jeden. Więc generalnie rzecz biorąc, cokolwiek wybraliśmy, to mieliśmy przez ranę, tak? Fantastyczny pedagog, ale jak widzimy, zgodnie zachowujący się z tego rodzaju wytycznymi obiektywnymi, racjonalnymi i w pełni logicznymi, tylko niestety niezgodnymi z polskim prawem, co jest bardzo, bardzo interesujące i zabawne. Ustawa o systemie oświaty określa, że osoba ucząca się podlega w szkole ocenianiu w zakresie osiągnięć edukacyjnych i zachowania. Niedopuszczalne jest zatem stawianie ocen niedostatecznych za brak pracy domowej, zeszytu, podręcznika czy jakichkolwiek przyborów szkolnych. Niedopuszczalne jest stawianie bieżącej oceny niedostatecznej jako konsekwencji minusów czy nieprzygotowań. Och, jak ja lubię tych nauczycieli, ale niestety nie tylko nauczycieli, bo także nauczycieli akademickich, którzy stwierdzają, że najlepszym sposobem na dyscyplinowanie zespołu jest wejście w tryb pani frau z Władców Mugi. Otrzymujesz minus! I później ten minus skreśli w swoim dzienniku i dodaje też minusy. Dają niedostateczny. 6 minusów daje 2 niedostateczne. I wtedy już nie będzie tej piąteczki, bo było za dużo minusików.
Zadusz mi dusików. Jeszcze proponuję, żeby takie czarne kółka wręczać, dodatkowo jeszcze eurogąbki, ale takie nadgnite eurogąbki, żeby śmierdziały odpowiednio i też je przeliczyć jakoś, zrobić taką tabelę osobno, bo jak wiadomo, nauczyciele mają bardzo mało czasu, nie mają czasu na wystawianie, nie wiem dlaczego się śmiejecie, nie mają czasu na wystawianie minusików i ich sumowanie, co wy sobie myślicie? Nie mają czasu na wystawianie ocen nadmiarowych, mimo że nikt od nich tego nie wymaga. Poza szkolnym statutem, który jest niezgodny z prawem i wtedy powinni wszyscy podpisać się, pójść do ustawodawcy, do kuratorium, do ministra, wszystko jedno i powiedzieć, dyrekcja i statut każą nam robić coś, co jest niezgodne z polskim prawem oświatowym. Ale nie! Prościej jest zawsze, zawsze prościej jest się podporządkować. Zawsze prościej jest się podporządkować i narzekać na ludzi, którzy są wyżej, a którzy najprawdopodobniej nawet by tego nie wymagali. I to jest problematyczne. Nikt nie zmusza nauczyciela do tego, żeby dawał idiotyczne minusiki za braki czegoś. Nikt. A jeżeli zmusza, to robi to niezgodnie z prawem oświatowym i należy zmienić wtedy statut szkolny, tak? Ponadto przepisy prawa zobowiązują do ustalenia w statucie szkoły warunków i trybu oceniania ocen wyższych niż przewidywalne tylko w odniesieniu do ocen klasyfikacyjnych, czyli końcowych zajęć oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. W tym zakresie nie dotyczą ocen bieżących i rocznych. Nie wskazują, że uczeń może poprawić każdą ocenę bieżącą lub jej nie poprawiać. Nie wskazują, ile razy może poprawiać daną ocenę. To są wszystko wymysły pojedynczych szkół i pojedynczych dyrektorów, pojedynczych rad pedagogicznych albo pojedynczych nauczycieli w oparciu o ustalenia rad pedagogicznych czy statutów szkolnych. Jak widzicie, tych rzeczy, które są niezgodne ze statutami, jest całkiem sporo. Nie może wreszcie statut formułować zapisów, które ograniczają lub uniemożliwiają osobom uczącym się postępów w nauce lub je hamować poprzez ograniczenie możliwości poprawienia z danej partii materiału w praktyce z klasówki, sprawdzianu każdej innej metody kontroli, tylko ściśle określoną liczbę razy w określonym czasie. Na przykład w bardzo krótkim czasie, kilku dni uczenia się, to proces, w którym w czasie i we własnym tempie nabywamy i rozwijamy kolejne kompetencje. I jak zwykle przykłady wadliwych zapisów, żebyście nie myśleli, że to jest wyssane z palcem. Wreszcie, następna rzecz. Niezgodne z polskim prawem oświatowym jest ustanawianie zapisów, które są nieegzekwowalne, nieprecyzyjne czy niejasne. No na przykład wiecie, takie kwiatki jak wygląd zewnętrzny godny mienia ucznia. Taki wiecie, który będzie patriotyczny i wzorowy i galowy i inne tego typu rzeczy. Godny młodego Polaka. Obowiązujący strój szkolny, niepodważający powagi instytucji. I inne tego typu radosne, aparatne zapisy, wszystkie są niezgodne z prawem światowym, ponieważ są po prostu nieprecyzyjne i zideologizowane, innymi słowy, prawda? Wzór do naśladowania chociażby. Następnie, i to chyba mój ulubiony zapis, który jest niezgodny z polskim prawem oświatowym. Ingerowanie w wygląd ucznia lub uczennicy, określanie zasad wyglądu i warunkowanie określonym wyglądem oceny z zachowania i lub różnicowanie stroju osoby uczącej się ze względu na płeć. A się zastanawialiście, dlaczego Krzysztof tę sprawę kobiecą poruszył na początku samym dla każdego coś przykrego poświęconemu statutom? A skąd tak kwestia genderowa się pojawia? I wonder. Zgodnie z artykułem 100 ustawy Prawo Oświatowe, ustęp 6, statut szkoły określa zasady ubierania się osób uczących się na terenie szkoły. Przepis ten przyznaje się szkołom kompetencje jedynie do regulowania zasad ubierania się, a nie szeroko pojętego wyglądu uczniów, czyli że dress code, tak, i różnego rodzaju mundurki, nawiasem mówiąc, uważam to za idiotyzm. Makijaż, włosy, paznokcie i tatuaż nie są elementami ubioru. Zamieszczone w statutach szkół regulacje prawne należy formułować w sposób jasny, zrozumiały i precyzyjny. Nie powinno się stosować zwrotów nacechowanych, prawda? Skromny, schludny, ekstrawagancki, albo odpowiednio spięte i tak dalej, to do włosów, ponieważ są to pojęcia nieostre, można je różnie rozumieć i interpretować, a wiecie, ale o to chodzi, prawda? Co może prowadzić do rozbieżności w stosowaniu się do takiej regulacji. Ponadto niedopuszczalne jest wprowadzenie do statutów zapisów mogących naruszać wolność wyznania i sumienia lub różnicujących sytuację osób uczących się ze względu na płeć. Jakakolwiek ingerencja szkół w wygląd osób uczących się jest niedozwolona z punktu widzenia konstytucji, artykuł 30
254 Konwencji o Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, artykuł 9 Konwencji Praw Dziecka, artykuł 11 z kolei, 13, 16, 29, 28. Dużo tych zapisów prawnych zostało, wiecie, nie ma to jak statut, nie dość, że oddaje cienkim sikiem mocz na ustawę o prawie oświatowym, to jeszcze wypróżnia się na Konwencję Praw Człowieka, ONZ, jeszcze się wypróżnia na Konstytucję Państwa, na ustawę zasadniczą, więc a po co? No przecież zrobimy sobie nasz własne getto, w którym będą funkcjonowały sobie wewnętrzne prawa łamiące wszystkie nasze możliwe swobody obywatelskie. Po czym jeszcze zrobimy taki, wiecie, paradny psikus, że będziemy robić takie niby wybory, że wyłonimy sobie takiego niby przewodniczącego, niby dyżurnego, wiecie, takie niby funkcje, niby demokratyczne, które mają niby władzę, żeby przygotować ludzi do tego, że mamy w kraju niby demokrację, no bo skoro można oddawać cienkim sikiem mocz na ustawę zasadniczą, no to w takim razie wolność Tomku w swoim domku, wszystko możemy zrobić, więc bardzo dobrze, że szkoły przygotowują uczniów do tego, że nie żyją w demokratycznym kraju, gorzej, że udają równocześnie, że to jest edukacja obywatelska i demokratyczna, bo ona nie ma nic wspólnego z demokracją czy z republiką w momencie, w którym ignorowane są najważniejsze ustawy w państwie. Więc tak, fajnie. Fajnie się uczymy, prawda? Tu macie zapisy ulubione moje, tak? W różnych statutach dotyczące kolczyków, dotyczące wszelkiego rodzaju, nie wiem, tatuaży i tak dalej. Na terenie szkoły obowiązują następujące zasady ubierania się. Dbania o schludny wygląd. Zakaz farbowania włosów, malowania paznokci, makijażu, tatuażu. Zakaz biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu uczniów. Wiecie, no taki pierścień władzy Saurona na przykład. No nie, no to zagraża bezpieczeństwu uczniów. Albo inny pierścień, buta taka kreskówka, nazywała się, nie wiem, Przygody Konana i był tam Gniew Amon. I Gniew Amon miał taki pierścień i tym pierścieniem zmieniał ludzi w węży. Ale na szczęście, tutaj informacja radosna dla Edyty Górniak, ci jaszczuroludzie, w których zmieniał swoim pierścieniem Gniew Amon innych ludzi, mogli zostać odczarowani przez Konana, który miał miecz z gwiezdnej stali. Jak przytknął ten mieczem gwiezdnej stali do jaszczuro człowieka, to on przemieniał się natychmiast w swoją poprzednią wersję, a zatem można było odczynić zły urok biżuterii Gniew Amona. Dobrze, że w polskich szkołach jest taki zakaz. Gniew Amon nigdy by nie zmienił naszych uczniów w jaszczuro ludzi. Fantastyczna wiadomość. Następnie dowiadujemy się również w innym statucie, że na terenie szkoły to jest obuwie zamiennej, schludny ubiór, ważna rzecz oczywiście, ale niedopuszczalne jest noszenie przez uczniów strojów zbyt krótkich, koszulek, spódnic i spodenek. Fascynujące, że akurat zainteresowano się tym, prawda? I spódnicami, tak? I spódnicami. Fascynujące. Bluzek przeźroczystych. O, następna rzecz, która dotyczy mężczyzn. I na ramionczkach trzecia rzecz, która dotyczy mężczyzn. Oraz określających ich przynależność do subkultur młodzieżowych. Czyli wiecie, by koszulka z napisem na przykład, nie wiem, Southland zmieniającym się na Mordor w myśl genialnego bon motu z serialu Rings of Power byłaby niedozwolona, ponieważ świadczy o przynależności do subkultury psychofanów serialu Amazonu. Oczywiście także nie dopuszcza się noszenia przesadnej ilości biżuterii, bardzo precyzyjny zapis, w tym długich kolczyków. Wiecie, jak ktoś ma kolczyki, to znaczy, że od razu jest znieprawionym z wyrolem, który powinien mieć 3 wyroki sądowe. No i tych zapisów jest oczywiście bardzo dużo, ale za każdym razem pojawia się to samo. Makijaż, fryzury, biżuteria, tatuaże i tak dalej, i tak dalej. A zatem wszystkie te rzeczy, które są nieprawidłowymi zapisami ingerującymi w wygląd i ubiór osób uczniowskich. No i tu macie całą długą listę statutów. Następnie! Zamieszczanie przepisów uprawniających szkołę do pozbawiania osób uczących się określonych przedmiotów, na przykład telefonu. Ale mi się oberwało w komentarzach przy odcinku o technofobii na temat tego, ale Krzysztof, uczniowie mają ten smartfon i klikają i ja nie mogę się skupić, jak mi ktoś klika, to się zwolnij, jak się nie możesz kiepie skupić, jak ktoś ci klika w telefon. Się zwolnij od razu, bo znaczy się nie nadajesz do prowadzenia zajęć, nie nadajesz się do wykładania. Jeżeli ktoś się nadaje, to nie zwraca uwagi na tego rodzaju rzeczy. A przede wszystkim, jeżeli ktoś się nadaje, to wykorzystuje tego rodzaju osprzęt, który uczniowie już mają, żeby za jego pośrednictwem wzbogacić
lekcje lub zajęcia, element interaktywny i cyfrowy. No bo oczywiście, wiecie, no możemy zrobić tak, że będziemy mówić, nie będzie żadnych cyfrowych elementów, żadnych gierek, żadnych filmów, seriali, bo pieniędzy nie mają szkoły. Rodzice Krzysztofy, chcesz dyskryminować biedne rodziny, których nie stać na tablet? Nie dyskryminować, tylko wykorzystać to, co już jest, tak? Jeżeli wysoki procent uczniów ma smartfony, to znaczy, że mają kompaktowe komputery za pośrednictwem, których coś można osiągnąć. Na pewno osiągnie się więcej za pośrednictwem 16 telefonów na 24-osobowy skład niż zera tabletów na 24-osobowy skład, tak? Więc trzeba wykorzystywać tę infrastrukturę, której nie mamy. Ale nie! Nauczyciele wolą zabierać telefony, mimo że własność wedle konstytucji może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona prawa własności. Żadna ustawa nie daje szkole uprawnienia do pozbawienia osób uczących się jakichkolwiek przedmiotów. Nie zawiera kompetencji do prowadzenia możliwości pozbawiania osób uczących się ich własności. Jeżeli osoba ucząca się nie stosuje się do ustalonych warunków nauczania i wnoszenia telefonów komórkowych, innych urządzeń elektronicznych itd., szkoła może zastosować kary przewidziane w statucie szkoły. Pozbawienie posiadania, nawet chwilowe, jednak jest niedopuszczalne w przypadku ewentualnego bezprawnego zarekwirowania urządzenia elektronicznego przez szkołę. Odbiór zawsze przysługuje właścicielowi, to jest osobie uczącej się, a więc nie rodzicom na przykład. I mamy tu całą listę technofobicznych zapisów w statutach, których autorzy zapewne uznali, że jeżeli ludziom odbierze się telefony, to wiecie, to zniknie problem na przykład. I to jest najzabawniejsze w tym wszystkim, wiecie, bo tak już zupełnie serio mówiąc, jeżeli odbieracie telefon na drodze kary, zwłaszcza młodemu człowiekowi, który jest przyzwyczajony do tego, że kara polega na odebraniu przyjemności. No zgadnijcie, co się wzmaga wtedy, tak? To znaczy wzmaga się skojarzenie telefonu z przyjemnością. A telefon to nie jest żadna przyjemność, to jest... Dla mnie to już jest obciążenie, tak? Ale telefon to jest narzędzie, po prostu. To nie ma się wiązać z jakąś przyjemnością. Tak samo komputer jest narzędziem. Gra może być przyjemna, tak? Ale sam przedmiot w sobie nie powinien być kojarzony z przyjemnością, ponieważ w nieodpowiednich okolicznościach i warunkach faktycznie możliwe jest uzależnienie się od skoków dopaminowych związanych z tym, że mam moją zabawkę, tak? Znowu. I w ten sposób ci kretyni wzmagają i wzmacniają tego rodzaju skojarzenie, więc nie jest to do obrony od strony prawnej, naukowej i pedagogicznej. Ale oczywiście jest do obronienia od strony takiej, wiecie, argumentacji gościa, który jest racjonalny, rozumuje logicznie i wyznaje prawdopośrodkizm. No jak go spytacie, no ale słuchaj, to jakoś byś mógł uargumentować to na przykład, nie wiem, twoim stażem dydaktycznym w szkole, twoimi doświadczeniami naukowymi, może twoim doświadczeniem życiowym, a może masz jakiś link do badań. I wtedy w 90% przypadków, tak wymyśliłem tę statystykę, dostajecie odpowiedź: nie no, stary, mówię ci! Stary, mówię ci, no, mówię ci, stary! Dude! To jest wszystko, na co się w stanie są ci ludzie zdobyć. Jest to niesamowicie zabawne, do czasu, kiedy usłyszycie ten argument po raz fąfnasty. Albo bombilionowy pierwszy. Wtedy przestaje być to zabawne i zaczyna denerwować. I równocześnie, niestety, towarzyszy temu bardzo często odkrycie, że nie jesteście w stanie dyskutować z tego rodzaju stanowiskiem. Bo jeżeli ktoś uważa, że z jednej strony ma przed sobą doświadczenie pedagogów, akty prawne, badania naukowe, a on ma wciąż dude, trust me, stary, mówię ci argument, to przykro mi, że to teraz powiem wprost, ale to się nazywa głupotą. Głupota to nie jest brak wiedzy. Głupota to nie jest brak inteligencji, potencjału intelektualnego, oczywiście mierzonego skalą. Nie. Głupota to jest zamknięcie się na edukację. To jest okopanie się przy jednej tezie i całkowity brak pomyślunku, że ktoś może mieć rację, ktoś, z kim się pryncypialnie nie zgadzamy. Bo być może jego doświadczenie, badania, do których sięga, albo cokolwiek innego, jest warte rozważenia. I najzabawniejsze jest to, że tacy ludzie bardzo często uważają, że to właśnie oni są racjonalni, obiektywni i rozważają różne punkty widzenia. A tak naprawdę tak nie jest bardzo często. Ponieważ jeżeli ktoś będzie rozważał tylko te punkty widzenia, które są zgodne z jego punktem widzenia, to cały czas będzie się kręcił w kółko jak chomik na kołowrotku. Nic nie osiągnie i donikąd nie dobiegnie. Następnie. Tak? Dużo jest tych problemów.
Zapisywanie przepisów, które są powieleniem regulacji zawartych w aktach wyższego rzędu. No to jest kwestia już prawna. Myślę, że nie trzeba tego specjalnie wyjaśniać. Nie jest to jakimś większym kłopotem dla nas. A zatem te wszystkie regulacje w statutach, o których sobie tutaj powiedzieliśmy, i naprawdę bardzo Was zachęcam do przeczytania tego raportu w całości, pokazują jawnie to, że rzeczywistość prawna w Polsce, a rzeczywistość prawna szkód to dwie różne rzeczy. No i na koniec Dopamina Lab jeszcze proponuje swoje rekomendacje i wnioski. W zakresie tych rekomendacji oczywiście jest audyt, powołanie niezależnego rzecznika praw ucznia. Boże, ile razy ja dostałem komentarze, ale Krzysztof jest rzecznik praw dziecka. A, oczywiście, świetnie. I z pewnością rzecznik praw dziecka będzie interweniował w sprawie statutu szkolnego w jednej ze szkół i bardzo takiego mikrego problemu prawnego, jak rzecznik praw dziecka ma na głowie na przykład, nie wiem, pedofilię i molestowanie seksualne. Z pewnością będzie jeszcze w takich sprawach zabierał głos. Nie, potrzebujemy rzecznika praw ucznia i najlepiej jeszcze dodałbym praw ucznia i studenta, żeby ogarnąć wszystkie obszary naszej edukacji, w kompetencjach którego znalazłoby się mediacje, rozwiązywanie sporów i konfliktów, no i przede wszystkim właśnie też możliwość audytowania, prawda, wszystkich tych statutów. Następnie rekomendowane jest także kształtowanie lokalnej polityki oświatowej adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb społeczności i przede wszystkim zgłaszanie tego wszystkiego wyżej, a nie tak, że o, my to rozwiążemy tutaj u nas, a nie będziemy nikomu zgłaszać dalej, tak? Żadne pranie brudów we własnym domu i tak dalej, żadne zamiatanie pod dywan kłopotów. Trzeba to rozwiązać i to jak najszybciej, bo mamy do czynienia z bałaganem prawnym w szkołach. Całkowite odejście potem jest rekomendowane od niewydolnych, opresyjnych i przemocowych pruskich wzorów, to o czym mówimy na tym kanale już od dłuższego czasu. Odstąpienie od modelu szkoły, który powstał na początku XIX wieku w państwie o ustroju absolutnym, jest kompletnie nierelewantny, czyli nieadekwatny do dzisiejszych czasów, archaiczny i samoośmieszający się. Wreszcie budowanie kultury nowoczesnej, współczesnej szkoły w oparciu o aktualne osiągnięcia nauki i tutaj macie raz. Zastąpienie praktyki oceniania i codziennej kontroli praktyką doceniania, stosowanie oceny informującej, kształtującej, motywującej, obiektywnej, wspierającej informacji zwrotnej, pracy z błędami, uczenia się na błędach, przyłapywania osób uczących się na tym, co już umieją, wzmagania i kształtowania samooceny, zauważanie każdego sukcesu i wysiłku wkładanego w proces uczenia się, a ja jeszcze dodam budowanie własnej wartości, poczucia własnej wartości, żeby nie było tak, że przychodzą do mnie studenci na pierwszym roku przekonani o tym, że oni nic nie umieją, że są bezwartościowi i czasem potrafią to powiedzieć wprost. I ja wtedy dostaję szału, ponieważ wiem dobrze, gdzie się tego nauczyli. A nie nauczyli się innych rzeczy, na przykład, nie wiem, pisać i czytać chociażby, ponieważ lekcje języka polskiego, jak już wiemy od dawna, są historią literatury, a nie lekcją mówienia i czytania, no ale zapamiętali tę ważną lekcję ze szkoły, tak? Te, że są bezwartościowi, to zapamiętali. Ciekawe dlaczego. Wreszcie, stosowanie w codziennej praktyce, to jest druga rzecz, diagnozy w procesie, metody obserwacji jako pełnoprawnej metody diagnostycznej i badawczej zamiast tradycyjnych kartkówek, odpytywania, sprawdzianów, testów, które nawiasem mówiąc tylko potęgują pracę po stronie nauczyciela, więc nauczyciel w swoim własnym zakresie i dla swojego dobra powinien protestować nie tylko za podwyżką płac, ale właśnie za zmianą statutów, za tym, żeby miał mniej roboty, żeby nie musiał wypisywać minusików i plusików i ocenek i wyciągać średnich, ponieważ jak się dowiadujemy ze wszystkich rozmów i wywiadów z nauczycielami, to zajmuje im mnóstwo czasu, tak? A chcieliby mieć więcej czasu tablicowego. Nic prostszego. Zero sprawdzianów, zero kartkówek i wynalezienie w tym czasie, który zyskamy sobie, a który jest trwoniony obecnie na terror rubryczek, jak do każdego ucznia indywidualnie podejść i go stymulować do rozwoju, do samokształcenia i budowania procesu własnej wartości. Zaręczam, że zajmie to tyle samo czasu, przynajmniej. Ale zostanie on przynajmniej lepiej spożytkowany dla uczniów i myślę, że będzie także mniej nużący dla samego nauczyciela, który nie będzie musiał wreszcie wyciągać tych durnych średnich. Zmianę nareszcie punktów systemowych zachowania także Dopamina Lab rekomenduje na system oparty o indywidualne plany rozwoju, samoocenę i rówieśnicze informacje zwrotne. Tworzenie dalej bezpiecznej atmosfery wzajemnego zaufania i uczenia się także od siebie nawzajem. Nie tam, że praca w grupach, która jest iluzoryczna, tylko faktycznie budowanie jakiegoś community, jakiejś społeczności. Także na drodze kształtowania struktur demokratycznych, które nie będą miały charakteru iluzorycznego.
faktyczne, nie iluzoryczne wreszcie realizowanie w celach i programach edukacyjnych zasadniczych wartości demokracji. To, o czym cały czas mówię, jako zadania edukacyjnego polskiej oświaty i na sam koniec pełnoprawne włączanie dzieci i młodzieży w procesy decyzyjne kreujące rzeczywistość edukacyjną danej szkoły, powszechnie uznane przez wszystkich przedstawicieli środowisk szkolnych. Dużo tego, prawda? Dużo tych rekomendacji. Co, może teraz ktoś powie, że o, nie ma żadnych konstruktywnych programów reform. Proszę bardzo. Są. Wiedzieliście o tym programie reformy? Nie wiedzieliście, prawda? A jest dostępny. Jedyne, co trzeba zrobić, to zacząć wywierać nacisk od strony rodziców, od strony nauczycieli i od strony uczniów oczywiście, żeby tego rodzaju rozwiązania były wdrażane jak najszybciej. Ponieważ w tym momencie jedynym ratunkiem przed niewłaściwie formułowanymi statutami i przed tego rodzaju kryzysowymi sytuacjami jest, i tutaj przechodzę do drugiej części, krótszej o tego odcinka, edukacja domowa. Znaczy, nie jest dziwne dla mnie w perspektywie tego, co się dzieje, że edukacja domowa staje się coraz bardziej popularna, tak? Że coraz więcej rodziców decyduje się na to, żeby posłać dziecko już nie do szkoły, tylko w indywidualnym zakresie uczyć, ponieważ edukacja domowa polega na tym, że bez tych wszystkich dzwonków, ocen i rywalizacji i bez, możemy sobie już teraz dopowiedzieć to, łamania polskiego prawa oświatowego, możemy się przygotować do egzaminów, czyli tego, co właśnie ma generować tę naszą ocenę końcoworoczną. I jak spojrzymy sobie na wykres popularności, jest bardzo znaczące, tak, edukacji domowej, to pnie się cały czas do góry. I w 2021 już dotyczy 20 tysięcy uczniów, więc to jest to nawet 22 tysięcy, jak raportuje Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie. I jest mnóstwo inicjatyw, jeżeli jesteście tym zainteresowani, jak na przykład Szkoła w Chmurze, gdzie możecie sobie poczytać o edukacji domowej na poziomie szkoły podstawowej, na poziomie liceum także, więc to nie jest ograniczone bynajmniej do edukacji jak najwcześniejszej. Możecie też, jak jesteście, nie wiem, zainteresowani, dać to rodzicom, albo jak jesteście rodzicami, przeczytać troszeczkę na ten temat, dowiedzieć się, o co chodzi, możecie się zalogować do tego całego systemu, przejrzeć inne projekty i przede wszystkim zorientować się, dlaczego to jest faktycznie dobra alternatywa dla tego, co się w tym momencie dzieje. Jeżeli jesteście tym tematem zainteresowani, to jest też cała mapa edukacji domowej, oczywiście wszystkie linki będą jak zawsze w opisie, gdzie możecie przeczytać, jak wiele tego rodzaju instytucji już jest w Polsce i we wszystkich województwach z podziałem na rodziny, szkoły, miejsca i grupy rodzin, więc jak widzicie, tych inicjatyw jest sporo i to też obrazuje, dlaczego mówimy o 20 tysiącach osób w edukacji domowej. Ale domyślacie się, że nie może być tak różowo, prawda? Bo nigdy nie jest tak różowo. No i naturalnie pamiętajcie, jak się nazywała ta inicjatywa, tak? Szkoła w Chmurze. Więc najwybitniejszy intelektualista polskiej sceny edukacyjnej, magister nauki szkolnictwa wyższego, no oczywiście zajął stanowisko i zajął je, zajął je. Wszyscy krytykowali naukę zdalną, a teraz chwalą szkoły w chmurze. Jest coś niesamowite. Znaczy, gość stwierdził, że szkoła w chmurze jako pewna idea to jest tożsame z edukacją zdalną i teraz będziemy uszczelniać system. Nawet na Twitterze pisał o mafiach edukacyjnych, że nie można tak, że ohoho, czy to jest normalne, że wszyscy krytykowali naukę zdalną? Nie, nie wszyscy krytykowali naukę zdalną. Mądrzy ludzie nie krytykowali naukę zdalnej. I słusznie, bo ona prowadziła do potężnych wypaczeń. Nie prowadziła do żadnych potężnych wypaczeń. To była projekcja wizji rzeczywistości, która nigdy nie miała miejsca i większość uczniów chwaliła sobie edukację zdalną, zwłaszcza tych, którzy na przykład, nie wiem, musieli dojeżdżać do szkoły 60 km autobusem, który nie działał. I teraz sobie chwalą szkoły w chmurze, które powodują naukę zdalną nie na jakiś okres, ale permanentnie. Edukatorami domowymi, z tymi, którzy rzeczywiście biorą odpowiedzialność za swoje dzieci i uczą te dzieci do siebie, porozumienia, egzamin stacjonarny, koniecznie, egzaminy zdalne są złe, Krzysztof się nie zna, sam robi egzaminy zdalne od 4 lat, tak, ale nie zna absolutnie, koniecznie zapisywanie się do szkoły z edukacji domowej od 1 lipca do 21 września, żeby, wiecie, było jak najwęższe okienko zdecydowania się na edukację domową, żeby przypadkiem mało osób się dowiedziało o takiej inicjatywie, o której wam dzisiaj mówię, no i rejonizacja, to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby były rejony, znaczy jeżeli ktoś na przykład urodził się w cmentarnicach rozmokłych, to on ma ad mortem usrandum chodzić do szkoły w cmentarnicach rozmokłych. On nie może wyjechać z cmentarnic rozmokłych. Nie może wybić się na nie
niepodległość. Nie! Ma tam siedzieć na dupie, a przepraszam, rodzice nie mają pieniędzy? Ha, ha! Ba, przykro mi, trudno, zostań na zawsze tam, tak? Czyli w efekcie doprowadzamy do tego, co jest już od lat z nami, to znaczy cały czas konserwujemy system, który sprzyja edukacji XIX-wiecznej i nie akceptujemy faktu, że właśnie edukacja w chmurze mogłaby się odbywać na zasadzie, nie wiem, hybrydowej, tak? Jakieś tam spotkania sobie będą chociażby w grupie uczniów, które że organizują sobie w ramach kilku rodzin edukację domową, a potem w domu sobie spokojnie uczą się tego, co chcą. Nie muszą włączać żadnych Zoomów i innych rzeczy, ponieważ, nie wiem, mogą się spotkać z nauczycielem, mogą mieć rodzica, który poświęci im czas. Wszystko jedno, modeli edukacji w chmurze jest bardzo dużo, ale chmura nie oznacza za każdym razem wykorzystania internetu, jakby poziom nie wiem, co jest wyższe tutaj, tak? Czy poziom głupoty, czy poziom technofobii, tak? I te poziomy ze sobą rywalizują. No i oczywiście ludzie, którzy zajmują się edukacją domową, podnieśli alarm i mówią, że to jest jedyna przestrzeń także dla dzieci atypowych, neuroatypowych i tak dalej, neuroróżnorodnych i wiele innych jest określeń, w każdym razie tych, którzy odstępują od tej jednej wielkiej uśrednionej normy, tej urawniłowki szkolnej, tak? I którym trzeba pomóc za pośrednictwem właśnie takiego rozwiązania. I mój apel jest tylko taki, żebyście przyłączyli się do tych protestów i żebyście naciskali na wszystkich tych, którzy są w waszej okolicy i mają jakąś możliwość wywarcia wpływu, żeby zwrócić uwagę na to, że to jest po prostu jedna z alternatyw, także dla systemu, który w tym momencie jest w stanie rozpadu. I rodzice powinni mieć możliwość wycofania swoich pociech ze szkół w sytuacji, gdy widzą, że porządek prawny, który tam jest, no nie odpowiada temu porządkowi prawnemu, który jest w Rzeczpospolitej. I on jest na wielu poziomach, dobrze wiecie także, o których poziomach mówię. Ale ja mówię o tym poziomie mikro, o poziomie samej struktury edukacyjnej. Nasłuchałem się na tym kanale w komentarzach wiele razy, że głoszę różnego rodzaju utopijne poglądy, a tu się okazuje, że moje utopijne poglądy są zgodne z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej. Może jest tak, że w szkole panują dystopijne założenia i że szkoła realizuje dystopijny model biopolityczny, taki, którym zarządza się kapitałem ludzkim, taki, który przygotowuje człowieka do najgorszych przejawów kapitalizmu i do ich akceptacji. Nie do tego kapitalizmu, który był idealistyczny, który pokazywał właśnie, że każdy człowiek może z rzeczonych cmentarni, z rozmokłych wybić się na niepodległość. Nie może! Bo to jest zwyrodniała postać kapitalizmu i zwyrodniała postać demokracji, do której nas szkolnictwo przygotowuje. I jest to całkowicie systemowe i celowe działanie. Wreszcie szkolnictwo, doprowadzając do takiej sytuacji, w bardzo groźny sposób zakłóca wolność jednostki, co również jest dystopijnym przejawem. To w dystopiach jest tak, że jest jakiś wielki brat, który nas kontroluje i mówi nam, że nie możemy wypowiadać się swobodnie, że mamy się w określony sposób ubierać. Nie jest rzeczą przypadku, że we wszystkich dystopiach wszystkie noszą identyczne stroje, są w sterylnych pomieszczeniach, w których wszystko jest równe i symetryczne, tak? Że ich życie jest sterowane dzwonkami, sterowane jest w taki sposób, żeby przypominało także że życie klauzurowe w zamknięciu klasztornym. Nie jest rzeczą przypadku, że takie systemy też produkują swoje własne wewnętrzne, quasi-religijne kulty. Mamy kult autorytetu, o którym tyle razy wam mówiłem, przed którym kładziemy się na placek w postaci podręcznika, który staje się Biblią. Szkoła jest dystopią, nie jest żadną utopią edukacyjną mówienie o tym, że nie no, może zróbmy coś z tą dystopią i przestańmy żyć w dystopijnym społeczeństwie. To jest powrót do normy. Normą powinno być traktowanie człowieka jak człowieka, niezależnie od tego, czy jest młodym człowiekiem, czy jest starszym człowiekiem. Reformatorzy edukacji zatem, polemiści, zachęcają do powrotu do ładu prawnego i porządku prawnego, który w tym momencie mamy zapisane w prawie oświatowym, jak to jest wypaczane przez szkolne statuty. I chciałbym, żeby to wsiąkło odpowiednio. Wszystkim tym, którzy wycierają sobie gębę racjonalizmem, obiektywizmem i logiką, a tymczasem nie mają z tym nic wspólnego. Godzą w racjonalizm porządku prawnego, godzą w obiektywizm ustaw zasadniczych i godzą wreszcie w logikę badań naukowych, które są prowadzone przez cały czas praktycznie i doprowadzają jedynie do tego, że wykwitają kolejne inicjatywy pozasystemowe, jak edukacja domowa, a czasem inne w postaci szkolnictwa prywatnego, które niestety mają tę wspólną cechę, że bardzo często wymagają większego zaangażowania po stronie rodziców, dlatego też wiele rodziców nie może sobie, czy to z przyczyn ekonomicznych, czy jakichkolwiek innych, na to nie pozwolić.
co nie oznacza, że nie zachęcałbym do zainteresowania alternatywnymi metodami edukacji, niekoniecznie właśnie w systemie prywatnym, ale edukacji domowej, tak długo, jak długo w ogóle ta edukacja domowa jest. Do następnego.